A ja nie chcę. Zmniejszam kill cooldown na 30 sekund. Ej, ale nie, no to chyba, czemu tak? Lecimy, pora trochę tutaj. Ja ładnie to ugrałeś, ładnie. A dziękuję, dziękuję. Może was wreszcie zachęcę, żeby nie sprawdzać zadań, tylko robić zadania. To było przy okazji, a poziom trudności tak jest większy. No taka sprawda. Co było przy okazji? No też to jest nie o to chodzi, żeby w ogóle nie sprawdzać, tylko żeby po prostu skupić się na zadaniach, no. Ale w gruncie rzeczy, no to przy okazji, jak i te tędy, no to wiadomo, no to wypadałoby jednak te... O, mama lej! Mniejszy cooldown! Mniejszy cooldown, no jest! No to tak, generalnie wyglądała sprawa tak, że pobiegłem w prawo, też zrobiłem zadanie zrzut śmieci, potem pobiegłem w prawo, tam ktoś chyba strzelał się meteorkami. Ja strzelałem. I biegłem sobie niżej do sterowni i znaleziono tam Mancia. Okej. Czyli ktoś to musiał pobiec tam w pierwiej, musiał zabić Mancia. Pierwiej. No dobra, pierwiej. To więc po kolei. Dziubus, gdzie byłeś? Mój drogi, lokacja końcowa, nie, dawaj. Lokacja końcowa, communication, dobiegł do mnie Blaszka. Czyli na dole, po prawej stronie biegłeś, tak? Tak, biegłem przez O2, bo tam miałem śmieci. Ciekawe. Potem pobiegłem na dół do shieldów, zrobiłem shieldy i wtedy dołączył do mnie z góry zbieg Blaszka. Blaszka, w którędy biegłeś? Ja biegłem od prawej i miałem pierwsze zadanie, tam miałem kabelki, tylko komunikację, a później pobiegłem na dół do tego, shieldów i komunikację. Dobra, ale Kuba? Ale ty nie robiłeś shieldów. Kuba? Miałem... Lokacja końcowa. Poczekaj, bo Blaszka nie robił shieldów, bo ja robiłem shieldy, on do mnie dołączył i od razu pobiegł ze mną do komunikacji. Blaszka? Oj. Nie robiłem tych shieldów, bo miałem komunikację, bo ja miałem od razu... Ale przed chwilą powiedziałeś, że... Kabelki od razu poszedłem robić. Ale właśnie, przed chwilą powiedziałeś, że robiłeś. Blaszka. No robiłem, ale to jest kilkozadaniowe chyba, co nie? Tak. Nie. Ale teraz są totalnie... Ale czekaj, shieldy są jedno zadaniowe. A tak się składa, że w sterowni... A tak się składa, Blaszka, że akurat Dziubus i Blaszka są mocno podejrzani, bo biegli tą drogą, gdzie zginął Mancia. Ja widziałem, że ty robisz... Do mnie dobiegł Blaszka. Nie potrzebujesz ciebie. Kto robił strzelanko teraz? Ja robiłem. Ja rękę podnoszę do góry. Ja jego widziałem. Okej, dobra. Strzelane do Polaków było. Dobra, i jeszcze szybkości. Kuba, gdzie byłeś? Lokacja końcowa. Jak to? Dobra, diabeł. Robiłem download nad strzelaniem. Postrzelam. Dobra, Zaha. Admin, dobra. Czy Evron? Ja kierunek do shieldów na dół. A gdzie to ciało w ogóle? Czyli którędy biegłeś? Evron? Od prawej. Ja stałem sobie przy działkach, odruchowo chciałem sprawdzić, czy strzelają. Lokacja końcowa, gdzie byłeś? Lokacja... No, korytarz przy shieldach. Dobra, Yoshi. Ja byłem, wiesz co, po prawej stronie na górze, tam gdzie się strzela i w sumie dobra. Na tym skończyłem. No i mimo Blaszka tutaj jest najbardziej podejrzany, bo mówi, że miał robić też shieldy. Mówił, że robił, później, że nie robił. A pasuje, lokalizacyjnie pasuje. Lokalizacyjnie też pasuje, bo Dziubus mógł pobiec pierwszy, Blaszka został z tyłu, zabił Mandzia i szybko pobiegł w dół. Lokalizacyjnie pasuje nawet. Blaszka. Ja bym zagłosował, bo to jest w stylu Blachy, nie? Jakby. Blacha, to ja mam pytanie. Robiłeś w końcu to zadanie, czy nie? Nie zrobiłem tego zadania. Blaszka, skipuj albo gotuj. Daj mi o! Zaha na Kubę. No tak, no bo Kuba w sumie przed prawilnie! Bardzo dobrze. No, to nie wiem, czy Blaszka był na 100%, ale generalnie jeśli go nie było, to trzeba wziąć pod uwagę, że skłamał. Wiecie, o co chodzi, co nie? Że po prostu się cię skłamał. Bo o to mi też chodzi, co nie? Że spoko, okej. Ten, tylko po prostu, jeśli faktycznie go nie było, to skłamał. I tutaj bardziej o to chodzi, co nie? Że mówi, że robi shieldy, zagubił się w zeznaniach, o to mi bardziej chodziło, dlatego wydaje mi się, że dobrze było go skreślić, bo po prostu Blaszka zagubił się w zeznaniach i taka jest prawda. No. No nie powiecie mi, że nie. Mówi na początku, że robił shieldy, ktoś za mną biegnie. Jawor, Kuba, dobra. Na początku mówi, że ten... O Boże, jakie długie zadanie. Dobra, ale Kuba jest ze mną, więc luz, jest dwóch ludzi w jednym, jest tylko jeden prawdopodobnie zdrajca. No, możliwe, że Dziubus jest też gałganym drugim.
i się sami w siebie wkopali, albo widzieli tą zbrodnię nawet. Zachom. Dobra. O, bloody martwy! Krzykacz nie żyje? O, ciekawe. Oj, nie, nie. Witam. Ebron żyje. Gdzie było ciałko? W elektryku było. W elektryku było ciało. Byłem najpierw w adminie. Chyba był tam Yoshi? Tak, w adminie ja byłem. Byłem w adminie też. Przy Yoshi. Tak, w adminie. Gdzie w elektryku? Przepraszam bardzo, gdzie w elektryku było ciało? Przy wejściu. Wejście do elektryka. Przy wejściu do elektryka. Ja tam zostawiłem Jawora z Bladim. Nie, 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 ktoś tam nie widziałem bieg. Nikogo. Ja wychodziłem, dużo osób ja tam bieg, dwie osoby tam biegły. Ja teraz na górze elektryka pod koniec, więc nie byłem przy wejściu, ale nikogo ze mną nie było. No przy wejściu to musiałeś widzieć, jak Bladi wychodzi. Ktoś wychodził, ale nie... No, chyba Jawór wychodził, ale nie wiem, kto jeszcze. Ja zostawiłem Bladiego robiącego zadania w elektryku. Ja miałem trzy zadania, w elektryku. Jeśli Bladi zginął przy wejściu do elektryka, to musiałeś się z nim minąć. Albo go zabić. Ja go nie zabiłem. Albo zabił mnie Ebron. Ja przechodziłem obok elektryka i dwie osoby szły. Szedł Blady i ktoś jeszcze, tylko nie pamiętam za cholerę, co to był za kolor. W lewą stronę. Ja jeszcze poszedłem w prawą. I doszedłem do admina, tam był Yoshi i ktoś jeszcze był. W no panowie, powiem tylko tyle. Coś tu capi. O! Ponieważ mi się Jawor... wydaje, że ktoś tu capi. Albo ktoś. Ktoś. Jawor miałeś nie. I generalnie kwestia jest taka, że dziwne kiedy jest to... Kiedy miałem ciebie? W którym miejscu miałem ciebie? Jak ja już wyszedłem z elektryka, ja teraz robiłem dolny, dolny silnik. I teraz tak. Ciekawi mnie to, że Junior mówi, że nie widział tam nikogo innego, bo ja perfidnie byłem razem z Bladim. Ja, Junior oraz Blady byliśmy w elektryku. Tyle, że problem jest taki, że mógł tego nie zauważyć i faktycznie te zadania robić. No ja siedziałem na górze, cały czas tam siedzę. Kwestia jest taka, że Ebron, nie wiem... Ebron był w adminie razem ze mną i z Yoshim. Ja byłem w adminie, a dopiero szedłem tam. No to... Coś tu niestety się na od mnie zbywa. Od kogoś cały. Czekaj, to był w adminie, czy dopiero szedł tam? Ja z admina przyszedłem do elektryka. A, z admina przyszedłeś, okej. Okay. Tak, diabeł potwierdza? Był ze mną i z Yoshi na pewno w adminie i musiał iść w tamtą stronę. No to słuchajcie, to jeśli faktycznie jest taka mocna grupa z tamtej strony, to byłby Jawor, ja albo Junior. Albo Ebron, Gałganie, w ogóle tego nie uwzględniłeś. Albo Jawor to ładnie ugrałeś teraz, albo Junior tu troszkę samobójstwo. Albo Ebron, czy zgłosił ciało, mógł ktoś mnie zabić, Gałgany. Tam jest węd w elektryku, ani siedział tam i robił zadania. A Yoshi, albo jak właśnie tam to mówisz teraz, bo albo nie sobie, zdążyłeś. Że nie wskoczyłeś. Albo nie zdążyłeś. Ciało było przy wejściu do elektryka. Zaszka, ja widziałem. Zaszka, ja po prawej stronie mapy, mogę ci później powiedzieć. Gdzie Zaha? Gdzie Zaha? Gdzie Zaha? Gdzie diabeł? Ja, Jawor. Skip, czy co? Skip, czy co, bo nie wiem. Dzięki, Zaha. No i git, Zaha, git! Ej, nie wiem, zaraz będzie tak, że w następnej rundzie dla Beki parę osób żołtuje. No ja i w następnej na Kubę, nie? S? A, dobra, S, to trzeba S? Resztę, żeby mocna i mostora. Dobra, tak, my jesteśmy martwi. W ogóle przyspieszenie chyba Mandziu mocno zwiększył, bo szybko biegamy bardzo. Rąbaniutki Ebron rozegrał. Nikt dziwnie, nikt go nawet nie podejrzewał o to, że wbił i od razu zgłosił ciało, co nie? Totalnie nikt nie podejrzewał. A cooldown jest w sumie zmniejszony, więc jak najbardziej mógł to zrobić. No, ciekawą strategię przyjął. I tyle mam do powiedzenia. Dobra, zróbmy już wszystkie zadania. Zrobiliśmy. I zostaje znaleziony. Ktoś tu inteligentnie eliminuje. Zostało znalezione ciało po lewej stronie mapy przy silniku górnym. Oho. Ogólnie ja mam pytanie do Zachy. Zaha, jak to jest, że gaśnie prąd, gaśnie światełko i nagle pojawiasz się, no kurde, centralnie sekundę po naprawieniu i od razu jak ja wybiegam, zamykają się drzwi i zostajesz sam w pokoju. Dobre pytanie.
Dobre pytanie. Też to mnie ciekawi, Yoshi. Też tylko to ja ciekawi. Chciałbym ci powiedzieć, niestety nie daj się zwieść, bo tutaj okay. może nam wlecieć samobój. Okej. Okay. Yoshi, powiem ci, że ciężko. Ja się obawiałem, że dostanę kosę przez wenty, całe szczęście nie dostałem, dlatego się trzymałem przy tych drzwiach. Dobrze, okej. Okay. Niestety smutny zbieg okoliczności, tym bardziej, że podejrzewam, że mamy już jednego impostora zabitego, więc wiesz, że zawsze to jest najłatwiejszy sposób na wkręcenie kogoś, bo nawet ty tam... Nie, Zacha, ja zadaję pytanie po prostu. Dobrze, ale słuchaj, dobre pytanie, Yoshi. Dobre pytanie. Wiesz, jakie trzeba zadać jeszcze pytanie? Kto był z lewej strony? Oj, tak, tak, właśnie. To rzeczywiście. Evron, co robiłeś? Ja byłem, dokładnie. Ja byłem z lewej strony. A ja poszedłem od razu... Ja byłem cały czas z prawej. Evron teraz mówi, Evron teraz. Evron mówi, no właśnie, no znaczy, mnie Zacha zapytał, nikt, dlatego... Nikt nie pytał, ale generalnie poszedłem do elektryka, no bo tam na początku miałem misję, zanim zrepotowałem w tamtej rundzie. Tak, potem drzwi były zamknięte, poszedłem sobie paliwko zrobić, potem poszedłem na lewo zrobić Simon Says i schodziłem na dół, mijając Zacha Czaja, który chyba wychodził z elektryka. I potem widziałem Jawora też tam na dole, obok tak, zrzutu po prawej. Śmieci. No. A dokładnie. Kuba nic nie mówi. Kuba, co ja tam? Kuba ja... I żyje dalej. I nieironicznie teraz to już można ja by chyba. Ja pod koniec rundy, co jest tutaj najważne, byłem z Juniorem. No spotkaliśmy się w komunikacji, bo ja potem jak widziałem Evrona, zgasło światło. Zgasło światło. Poczekajcie, poczekajcie, panowie, poczekajcie. Zgasło światło, rozdzieliliśmy się z Evronem, ja wróciłem naprawiać, nie wiem gdzie Evron wtedy poszedł. No, zanim doszedłem, już było naprawione, tak? Więc poszedłem z powrotem w prawą stronę, bo miałem jeszcze w communication tam Don Landing bodajże do zrobienia, więc poszedłem tam, potem spotkałem Kubę i potem poszedłem na górę już z Kubą. A Kuba, jak tam twój movement? Mogę ci cały skreślić. Byłem po prawej stronie mapy, mianowicie zrobiłem shieldsy na dole i dopiero stamtąd szedłem w stronę communication. A gdzie było ciało Yoshi? Jeszcze raz? Ciało było po lewej stronie na górze mapy przy silnikach. Lewa góra. Kurczę, niestety lewa z tamtej góra. Strony tylko movement miał Evron. Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli się nie mylę, to tam jest vent. Dobra, a Zacha nie ma tego zasięgu. Kurczę, tak rozmawia, vent jest tylko do reaktora. Czmychnąć od razu vent jest tylko do reaktora. Ja myślę, że Zacha nie. Myślisz, że Zacha nie. Dobra, dobra, to mnie przekonałeś, to ja skipuję. Dobrze, że Yoshi skipnie, bo Kuba no, Kuba by wyleciał. Ja wiem, że nawet nie, bo ja wiedziałem. Ja właśnie się zastanawiałem, czy głosować, czy skipować. Zacha rozpoczął mema. O nie, nie, teraz nie jest na mnie. Kuba, uważaj, Kuba, uważaj. Boże, chroń Kubę. Dobra, wszystkie zadania zrobione. Dobra, będziemy teraz śledzić Evronka. Te zadanie się bardzo szybko Evron robi. Taka abstrakcja. Siema. Siema. Gdzie cię? Ach, znowu. Evron znowu zniknął. Mów Zacha, no. Ja mógłbym spytać Jawora, co robiłeś? Co ja robiłem? Robiłem tak. Zadanie, numerki robiłem w reaktorze od 1 do 10. Tam stał Yoshi. Poszedłem, bo nagle zapaliło się o 2 po prawej stronie. Poszedłem, spotkałem Juniora po drodze i nagle report, jak byliśmy w połowie drogi. Okej, okay. A Kuba, co ty robiłeś? Tylko, robiłem że... Robiłem o 2 dolne. Okej, okay. A Junior, chcesz coś dodać? Tak, że Zacha, ja z tobą szedłem z góry i w tym momencie, co się rozdzieliliśmy, zacząłem iść z Jaworem. Kuba? Tak? Potwierdzasz Jawor? Tak, szedł nie ze mną i nie, ma, nie ma opcji, żeby on tam wszedł, bo ja wychodziłem i zaraz go spotkałem, zszedłem na dół. Więc i Yoshi albo... jeszcze żył. Czyli, a Evron, co robiłeś? Ja faktycznie widziałem Yoshiego, który coś tam majstrował. Potem poszedłem w stronę kamer, ale zanim tam doszedłem, to już był alarm, więc czmychnąłem sobie, cały czas biegłem na dół. Ja chyba faktycznie widziałem Jawora, ale nie wiem, czy widziałem Dziubusa, czekaj, ale czekaj, jak czekaj, on, czekaj, to czekaj, był... czekaj, 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 ale jak chwila, czmychnąłeś? Chwila. Jak no to na dół. Gdzie było? Jeszcze raz, gdzie było ciało?
Właśnie, bo jeszcze nie powiedziałem. W reaktorze, w reaktorze. Było... Czyli tam, na, tam najbardziej na poczekaj, lewo, tak? A skąd wiedziałeś, że tam było ciało? Bo wychodziłem z reaktora i pewnie tam został zabity, bo został zabity sekundę po tym. Pewnie tam został zabity. Ej, ale poczekaj, sekundę Ebron, po tym, jak wyszedłeś? Ty byłeś z Yoshi w reaktorze? Nie, ja, znaczy, ja byłem z Yoshi w reaktorze. Wiedziałeś, że widziałeś Yoshiego? Jezu, i nie wiem, czy jakimś engine, no lewa góra. Lewa góra byłem. Lewa góra. No to tam stałeś, tam byłeś. Yoshi też tam był przez jakiś czas. I potem sobie stwierdziłem, że jak on stoi, to pójdę na kamery zobaczyć, bo kamery sięgają prawej strony, bo Kuby nie widziałem. Ale zanim doszedłem do kamer, to już był alarm. Okej, i poszedłeś w dół. Czyli... Panowie, kwestia jest taka. Nie ma Junior... co memować z głosowaniem na Kubę, bo moim zdaniem Kuba jest czysty, niczym swój biały strój. Jak dla mnie to albo Zacha, albo Jawor, tutaj trochę śmierdzą. Nie. Zacha albo Ebron, moim zdaniem, ale to... Czemu mówisz, Dziubus, że to Jawor, jak podobno z nim chodziłeś? No bo no jest... Właśnie. Tak, nie chodziłem z nim, tylko spotkałem go w momencie, kiedy rozstałem się z Zachą, więc albo on zabił to przed przyjściem Zachy, albo Zacha zabił po naszym wyjściu. Zacha, kto capi Zacha? Wiesz co, problem jest taki, że chyba najbardziej mi ty capisz, Ewronek. Tak, ja capię! Tak Ewronlowe, ale, ale jednak Stingy. Ile ja capię na siebie? O, to ciekawe. Dobra, okej. Jeżeli Zacha prędzej obwinął mnie i to tak mega mocno, a teraz obwinia Ewrona mega mocno, to znaczy, że Zacha jest czysty i mu ufa czemu w jest tym momencie głosuje na Ewrona. Może to być self-kill. Jawor, wyszedłeś i sekundę później... No właśnie, głosowałem było ciało. Panowie. Oho, no i mamy problem. Kuba, dzięki za twój głos. Nie. Ja nawet pomyślałem, że zagłosuję na siebie, ale stwierdziłem, Ewron pewnie na mnie zagłosuje i jeszcze to ja wylecę, kolega, jasne. Nie, no powiedzieliśmy, że już nie memujemy, tak nie memujemy. No i Ewron przeżył kolejną rundę, no niestety. Oj. Oj, bez sensu. No. Panowie, chyba. No trzeba to do końca rozstrzygnąć. Trzeba to rozstrzygnąć. Nie można tego zostawić, jest nasz za mało. Nie. Ja nadal nie jestem przekonany ani na jednego, ani na drugiego. Questy już są prawie skończone, a jeżeli faktycznie zabiliśmy jednego killera, no to jest tylko jeden killer. To fizycznie można to ograć. No chyba, że chcecie kogoś zagłosować. No chyba, że Jawor tutaj Jawor teraz tak naprawdę zwołał emergency, dlatego że wie, że nie zdąży tak, zabić. Na no, końcu! Tak, wiem, że nie zdąży zabić, dokładnie. Wziąłeś mnie, Kuba, masz rację, jestem impostorem. Jawor powiedział bardzo mądrą rzecz w tamtej rundzie, patrzcie. Że widział Yoshiego i sekundę później został zabity, no nie? No tak. No a kto zgłosił ciało? Zacha. Więc jeżeli to nie jest Jawor, wiesz co, no problem chyba, jest, jeden jest problem, jest jeden malusieńki problemek, pyci, który... Pyci, pewnie, no. Pyci. Znaczy... Ale daj mi skończyć, no, ponieważ ja z poprzednim razem nie powiedziałem, gdzie było ciało, a Jawor wiedział, gdzie było ciało. Bo przed sekundą byłem z nim tam w środku i robiłem zadanie i ty, wyszedłem... Ty, Zacha, i zauważ to! Był remis na mnie i na Zachę, no nie? No. Jawor wie teraz, że podczas głosowania może zdecydować, kogo wyeliminować i Jawor musi się teraz starać skillem. Ja zagłosowałem na Zachę, żeby Ebron nie poleciał, bo moim zdaniem Ebron jest czysty. A zawsze mogę zagłosować. Mnie? Słuchajcie. Nie. Dziubas. Mnie Dziubas. Obstawiał. Dziubus, słuchaj. Zacha, mogę? Dobrze, proszę. No nie, proszę, powiedz ty, Zacha. Proszę. Nie, no bo jakby nie. Jeśli uważałeś, że Ewron jest czysty, to powinieneś zeskipować, a nie mnie obwiniać. Ale ja ciebie podejrzewam, znaczy... ciebie i Jawora. Jeżeli by Dziubus skipnął, no to na Jawora zginął. Tak, słuchajcie, tak, no, to żelazne alibi na mnie miał diabeł, który rundę po tym, jak mnie powiedział, że z nim latałem, zginął. No to chyba, jakbym ja był, to chyba bym nie zabijał swojego jedynego alibi. A na mnie alibi żelazne teraz, alibi miał twój stary, ale też, znaczy mój stary, przepraszam, ale też zginął, no. Przepraszam. No i jest jak jest, ale no akurat no, tu ja sorry, jestem no. Za, przepraszam, mogę dojść do głosu na stronę? No, ja Kuba, jestem za to, żeby skipnąć, dlatego, że zostało mało tasków i... ja nie jestem pewien, czy to jest Ewron, Zacha, czy Jawor. A na kogo zagłosować, Kuba? Więc ja proszę, możesz wypierdzielić Jawora za spierdzielenie tego świetnego żartu, bo zaśmiałem tak, się i wiem, takie jest, wiem, w sensie... Spierdzieliłem, wiem, przepraszam. Cicho, duchy. Więc ja jestem za skipem, dlatego że zostało mało tasków, zróbmy taski. I to co, Ewron, skipujemy? Nie wiem, no. Ale patrzcie, jak teraz... dobra, nie, ja nie, ja nic nie mówię, skipuję. Nie wiem. A ty, Zacha, co myślisz?
My jeszcze mamy 3 głosy. Euro, tak mi capi niestety. Wiesz, ode mnie? Mi capi? No niestety, Kamilek. Ale ja pierdzielę. Smrodek no, mały. Pewnie. Okay, ale no hard feelings. Strasznie się mnie uczepiłeś, zahaczaj. No wiem. Mogę teraz pobiegać za tobą? Pewnie. No, ale nie umawiajcie się na takie rzeczy. Nie można się umawiać, musisz mnie znaleźć. A to nie będę biegał za tobą. Co za typ. Dobra, zostało niedużo tasków. Teoretycznie mogą to zrobić, ale pamiętajmy, że cooldown jest 30 sekund. Dobra! Pięknie! Ja wiedziałem! Miałem tak całą rundę sam. Całą rundę sam. Ja, ej, ale cały czas patrzyłem, kiedy to odpali, kiedy wszyscy będą po lewej stronie, GG. Żeby nie zdążyli bardzo ładna runda. Czemu? Ja wierzę, dajcie sekundę. Zaha, nie panowie, dajcie sekundę, zaraz wracam. To była piękna. Ale bardzo ładnie, że każdy na siebie zgonił, a ten sobie siedzi. Haha! Ha. Jedyne moje alibi nie żyje, bo uciąłem głowę, także...